Cześć, jestem Wiktor, a wy oglądacie Scratch the Surface. Siemano punk rockowe świry, witam was w szóstym odcinku Scratch the Surface. Dzisiaj będziemy mówić o płytach weteranów, zatem wzywam starą załogę, będzie muza z pazurem. Żarty żartami, ale dzisiaj faktycznie pomówię o płytach weteranów polskiej sceny, tych najstarszych i tych trochę młodszych. Na początek nowa, jeszcze pachnąca świeżością płyta Dezertera, Kłamstwo to nowa prawda. Daleki jestem od stawiania pomników za życia. Bardzo chciałbym uniknąć mówienia Dezerter wielkim zespołem jest. Aczkolwiek mówiąc o tym zespole, ciężko uniknąć stwierdzenia, że faktycznie jest to jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy polski zespół punk rockowy. Przede wszystkim ten zespół istnieje już 40 lat. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Co najważniejsze, przez te 40 lat zespół istnieje ciągle, bez przerw, bez rozpadów, powrotów. No jest to dosyć wyjątkowa sytuacja. A co jeszcze ważniejsze, przez te 40 lat zespołowi udało się uniknąć stworzenia wokół siebie jakiegoś obrazu żenady czy własnej karykatury, co nie do końca udało się ich rówieśnikom z wielu reaktywowanych jarocińskich legend. Dezerter nie jest też zespołem, który nowymi wydawnictwami sypie z rękawa. Cykle wydawnicze są tutaj dosyć rozdzielone dosyć długimi przerwami. Ostatnia płyta Większy zjada mniejszego ukazała się w 2014 roku. Uważam, że jest to dosyć dobry zabieg. Dezerter jest już zespołem, który nikomu nic nie musi udowadniać. Nie musi się nigdzie śpieszyć. Co więcej, uważam, że gdyby te płyty były produkowane na siłę co rok, dwa, z pewnością straciłyby na swojej jakości. Tak długie przerwy pomiędzy płytami powodują moim zdaniem to, że Dezerter wchodzi do studia wtedy, kiedy chce, a nie wtedy, kiedy musi. Kłamstwo to nowa prawda jest płytą covidową. Została napisana i nagrana podczas pandemii. Słychać, że jest to płyta dopracowana. Dzięki przerwie koncertowej zespół mógł sobie na spokojnie usiąść przy niej, napisać, fajnie ją zaplanować, dobrze ją nagrać. Na krążku znajduje się 9 nowych piosenek. Całość zamyka się w niespełna 27 minutach, co jest pewnego rodzaju nowością w wydawnictwach Dezertera, ale mnie to zupełnie nie razi. Lubię krótkie i zwięzłe albumy, które nie nudzą słuchacza, nie są wypełniane piosenkami zapychaczami. Usta wyrzucają, wyrzucają z siebie nieskończoną listę cudów. Wyścig obietnic wyruszył, wyruszył ku uciesze stada. Parlament przegłosował, że kłamstwo to nowa prawda. Na najnowszej płycie Dezerter na pewno jest w formie. Według mnie jest to płyta sporo lepsza od poprzedniej. Piosenki łatwiej wpadają w ucho, łatwiej je zapamiętać. Szczerze powiedziawszy, poprzedniej płyty nie słuchałem już chyba kilka lat i w tym momencie nie jestem sobie za bardzo w stanie przypomnieć żadnej piosenki zawartej na tym wydawnictwie. Tutaj jestem pewien, te piosenki mają większy potencjał zapamiętywalności. Brzmienie tej płyty jest dosyć surowe, a zarazem też drapieżne. Przywodzi mi na myśl dokonania Dezertera z lat 90., co w moich ustach jest komplementem, gdyż według mnie płyty z lat 90. są wręcz kanoniczne w dyskografii Dezertera. To, co mnie pozytywnie zaskoczyło na tym krążku, to całkiem spora dawka energii, którą potrafił ten zespół tutaj wygenerować. Dezerter od lat w mojej opinii nie jest zespołem specjalnie energetycznym. Jego koncerty są poprawne, porządne, ale jeśli chodzi o jakiś taki power, moc bijącą ze sceny, no nie do końca idzie to w parze. W pamięci mam koncert sprzed kilku lat z Łodzi, gdzie Dezerter występował u boku Subhumans i Real McKenzies i te deficyty energetyczne według mnie były tam dosyć mocno widoczne. Zespoły, które grały z Dezerterem, to były zespoły równolatków lub nawet gości starszych, a power, który szedł ze sceny, był nieporównywalnie większy. Na tych nagraniach jednak Dezertorowi udało się wykrzesać naprawdę sporo energii i nie słychać, że jest to nagrane na odwal się, żeby było. Słychać w tym pazur, jest w tym power, jest w tym też spora dawka prawdziwej złości i wkurwienia na rzeczywistość. Nie jesteśmy bolszewni, wcale bezczelnie się wywyższa.
warstwie tekstowej Dezerter jak zawsze pochyla się nad wieloma problemami współczesności, takimi jak pedofilia w kościele, kryzys klimatyczny, coraz większa osób podążających za dosyć irracjonalnymi teoriami spiskowymi, czy potęgę fake newsów i manipulacji mediów. Teksty są napisane w sposób bezpośredni i bardzo zrozumiały, ale z drugiej strony też dosyć uniwersalny, dzięki czemu w mojej opinii będą one czytelne również za kilkanaście lat, bez znajomości obecnych realiów historycznych. Zresztą jest to dosyć charakterystyczne dla Dezertera i dotyczy to ich tekstów z lat 80. czy 90. Można ich swobodnie słuchać dzisiaj, nie do końca znając lub pamiętając realia tamtych czasów. Ostatnie dzieło Dezertera zostało bardzo dobrze odebrane przez publiczność, ale nie tylko. Pojawiało się ono w wielu mediach, często mainstreamowych i właściwie od pierwszego singla o nowej płycie Dezertera się mówi. Pierwszą zapowiedzią płyty był utwór Dzień dobry, dzień zły, który w dosyć bezpośredni sposób mówi o problemie pedofilii w kościele katolickim i bezkarności tego procederu. Co ciekawe, utwór ten wywołał bardzo wiele bardzo dziwnych i osobliwych moim zdaniem komentarzy słuchaczy Dezertera, którzy na jakimś poziomie poczuli się urażeni i dotknięci tym utworem. Zaczęli zarzucać zespołowi koniunkturalizm, co jest dosyć zabawne i niesamowite, zważywszy na to, w jakim kraju żyjemy i jak potężną instytucją w tym kraju jest Kościół katolicki. Jak bardzo bezkarną instytucją jest i jak potężny ma wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Część tych gości mówiła, pamiętam Dezertera z Jarocina, który walczył z komuną, ale to już nie jest to. Nie wiem, jak oni słuchali tekstu Dezertera, nie wiem, jak oni je rozumieli, ale w mojej opinii teksty, które są zawarte na tej płycie, są dokładnie takimi samymi tekstami, jakie Dezerter miał w latach 80., 90. czy później. Są to teksty krytyczne, dotykające otaczającej nas rzeczywistości i piętnujące syf, który wyziera z różnych tutaj zakamarków. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to moim zdaniem chyba przedawkował prawicowe media i nie do końca powinien szukać czegokolwiek w punk rocku. Najpierw nie chcemy dotyk, obleć te pocałunki, uzasadniony zawsze, bo przecież Bóg to chciał. Tak się zaczyna piekło, tak się zaczyna gwałt. Odsetek lat bezkarnie robią co chcą. Dziecięcy strach potrafią zamienić zło. Kłamstwo to nowa prawda to bardzo udana płyta. Są na niej piosenki, które moim zdaniem na stałe wejdą do setu koncertowego Dezertera. Są tutaj piosenki, które bardzo mi się podobają, szczególnie te bardziej czadowe, punkowe, bezpośrednie numery. Tak jak na przykład Odwet, który swoim takim nerwowym, pulsacyjnym bitem, wykrzyczanym bardzo punkowym refrenem nawiązuje do wczesnych nagrań Dezertera. Zatem podsumowując, bardzo się cieszę, że po tak wielu latach, przypomnę 40, Dezerter wciąż jest zespołem, który potrafi pozytywnie zaskoczyć, potrafi nagrać bardzo dobrą, bardzo solidną płytę, która nie pozostawia słuchacza obojętnym, wywołuje dyskusję, a do tego trafia do bardzo wielu odbiorców, do których nie trafiają zespoły bardziej undergroundowe. Kłamstwo to nowa prawda to bardzo solidna, udana płyta. Może nie jest to płyta, przy której oszalejecie, nie są to jakieś nie wiadomo jakie hity, jakie odkrycia, ale jest to rzecz jakościowa i na pewno polecam zapoznanie się z nią. Nową płytę wydali także trochę młodsi koledzy po fachu Dezertera, zespół grający zaledwie 32 lata, Bulbulators, Homo Polonicus. Nikąd w jedną stronę los wręczył mi bilet, a zegar bez litości przeszłość zmienia chwilę. Bulbulatorsi również nie są zespołem, który specjalnie rozpieszcza swoich fanów. Płyty wydają dosyć rzadko. Ta jest siódmą pozycją w dyskografii, jeżeli będziemy liczyć składankę Déjà Vu. Płyta zawiera 12 nowych utworów, w tym cover Kryzysu Ambicja oraz ponownie nagrany numer z płyty Nie, 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 noszący tytuł Uwierz w siebie. Bulbulators w wydaniu płytowym jest zespołem, który bardzo cenię. Uważam, że ich trzy płyty,
Punkofilia, Out Punk, Out Nihili, Principes Mortales, Punk Aeterna są rzeczami może nie jakimiś wybitnymi, ale naprawdę świetnymi. Słucham tych krążków od lat i uważam je za naprawdę świetne. Ostatnia płyta z 2015 roku, Interpunk. Z perspektywy czasu mieni mi się jako pewnego rodzaju potknięcie. Nie była ona do końca udana. Na pewno nie dorastała do pięt tym trzem albumom. Homo Polonicus w mojej opinii pokazuje zespół w zwyżkowej formie. Jest to na pewno lepszy album niż poprzedni. Piosenki są fajniejsze, lepiej napisane, bardziej przyswajalne. Czy jest to płyta, która dorasta do trzech wymienionych chwilę wcześniej? Nie. Aczkolwiek wydaje mi się, że na tamtych trzech albumach poprzeczka została podniesiona tak wysoko, iż naprawdę będzie ciężko kiedykolwiek zespołowi osiągnąć ją ponownie. Nie zmienia to faktu, że najnowsze dzieło Bulbulatorsów jest płytą bardzo udaną, bardzo fajną i na pewno każdy fan będzie zadowolony. To, co charakterystyczne dla tego zespołu, to brzmienie. Brzmienie, które kapela wypracowała lata temu, któremu jest wierna i które jest pewnego rodzaju znakiem rozpoznawczym tego zespołu. Muzycznie główną inspiracją jest tutaj oczywiście pierwsza fala punk rocka, aczkolwiek podana w dosyć nowoczesny, przystępny, współczesny sposób. Gitary nie są specjalnie mocno przesterowane, grają z fajnym czujem, z fajnym feelingiem. Dosyć mocno wyeksponowany jest bas, wokale są po polsku zrozumiałe. To wszystko tworzy bardzo fajną mieszankę, która sprawdza się od lat i sprawdza się też na nowej płycie. Od czasu punkofilii zespół wypracował też pewnego rodzaju własny pomysł na płyty. Widać w tym pewien schemat, pewien szablon, który powodować ma to, że te płyty nie są nudne, nie są na jedne kopyto. Zazwyczaj jest kilka energetycznych powerplayów, mocniejszych numerów z mocnymi chórkami, przeplatanych przez trochę wolniejsze, bardziej klimatyczne utwory. Do tego zespół nie boi się sięgać po nie do końca punkowe instrumentarium. Często pojawiały się klawisze. Tutaj na przykład w ostatnim kawałku Memento Vitae pojawia się saksofon, który nie brzmi jak na płytach punkowych. Nie brzmi tak jak we francuskim Oju, ale gdzieś przywodzi skojarzenia z saksofonem z takiej trochę mainstreamowej muzyki lat 80. Przypomina mi to saksofon, który pojawił się w instrumentalnym utworze ostatniej płyty Ghost. Bardzo fajny patent, fajny smaczek i takich rzeczy jest na płytach Bulbulator zazwyczaj więcej. Jeśli już jesteśmy przy smaczkach, to warto też wspomnieć, że chyba pierwszy raz zespół pokusił się o szersze użycia efektu chorus na gitarach, co dodaje moim zdaniem bardzo fajnego efektu i jest kolejnym interesującym, urozmaicającym całość smaczkiem. Nie kocham za smukłe uda, kocham, a wokoło nuda. Kocham, kiedy jest cudownie i wtedy, gdy jest banalnie. Wkradła się do serca mego w noc lipcową. Dosyć często się zdarza, że punk rockowe zespoły, które zdecydowały się nagrać trochę wolniejsze piosenki, nie do końca się w tym odnajdują, czasami pojawiają się dłużyzny, nuda. U Bulbulatorsów tak nie jest. Ci goście potrafią napisać dosyć wolną, klimatyczną piosenkę, która nie nudzi, a wręcz przeciwnie, bywa często jednym z jaśniejszych punktów na płycie. Tak jest na przykład z piosenką Wyścig, która bardzo mi się podoba. Również Żyletka utrzymana w wolnym tempie, z gitarą chorusową, robi robotę. To są naprawdę fajne kawałki, które zupełnie nie tracą na energii, mimo tego, że są wolniejsze niż zwyczajowe punkowe numery. Jeśli chodzi o przekaz werbalny, Bulbulator nie jest już tym samym zespołem ze swojej pierwszej płyty, który uważał, że liczy się tylko piwo, futbol i dziewczyny. Zespół nie boi się sięgać po dosyć aktualne sprawy społeczno-polityczne. W utworze Doktor Reżim Bulbulatorsi zwracają uwagę na kroczący autorytaryzm. W utworze New Müller 2020 parafrazują słynny cytat tego niemieckiego antyfaszystowskiego pastora. Natomiast w utworze Śmierć wrogom ojczyzny piętnują durny nacjonalizm, który właściwie w tym momencie podnosi swój obrzydliwy łeb niemal w każdym kraju zachodu.
Choć akurat w tym utworze Bulbulatorci skupiają swoją uwagę na naszych swojskich nacjonalistach, którzy każdego roku 11 listopada wypełzają na ulicę Warszawy. To honor dziś sprawił, kto obraził Boga, by naród rósł w siłę. Ale Bulbulatorci nie byliby sobą, gdyby na płycie nie pojawiło się kilka utworów lżejszego kalibru. Takich jak klasyczne bulbulatorsowe, autoironijne, nie takie sztuki kładliśmy, czy dosyć dowcipne spojrzenie na osobę pewnego niesławnego promotora z Wrocławia w utworze pod tytułem Perski Persyflaż. Notabene w tym utworze zespół Bulbulators uczy i wychowuje, gdyż musiałem sprawdzić w słowniku, co oznacza to słowo. Na uwagę moim zdaniem zasługuje również cover Kryzysu, nagrany w hołdzie zmarłemu Robertowi Brylewskiemu. Bulbulatorci poradzili sobie z tym utworem bardzo dobrze. Zrobili z niego taki typowy siódemkowy hit z fajną wczutą gitarą, zupełnie inaczej niż brzmiało to w oryginale. Według mnie polski punk rock pierwszej fali był dosyć daleki od tego, co grało się na świecie. Miał dosyć oryginalne brzmienie, czy fajniejsze nie powiedziałbym, w porównaniu na przykład z zespołami jugosłowiańskimi, które muzycznie grały wręcz jeden do jednego to, co grało się w Wielkiej Brytanii. No to polskie brzmienie było dosyć oryginalne. W tym przypadku jednak Bulbulatorsi ten stary numer Kryzysu wzięli i zagrali tak, jak grałyby go brytyjskie zespoły. Co ciekawe, uważam jeszcze, że tekst tego kawałka jest dużo bardziej aktualny dzisiaj niż w czasach, gdy został napisany. To przecież dzisiaj chorobliwa ambicja jest uważana za wręcz pożądaną cechę u ludzi, którzy powinni bez oglądania się na innych drapywać się po szczeblach kariery w kapitalistycznym społeczeństwie. Jak wspominałem, Bulbulators trzymają się pewnych wypracowanych norm i klisz w swoich płytach i nie dotyczy to tylko i wyłącznie różnorodności utworów. Ponownie mamy łacińską nazwę płyty, co już jest wręcz standardem i również tak jak w przypadku poprzednich płyt, za oprawę graficzną całości odpowiada Michał Arkusiński, który zilustrował każdy utwór oryginalnymi ilustracjami, robiąc naprawdę kawał dobrej roboty. Najnowsze dzieło Bulbulators to bardzo dobra płyta. Powrót jak najbardziej udany. Słychać, że mamy do czynienia z dojrzałym, ukształtowanym zespołem, który wie czego chce i potrafi zrobić to dobrze. Płyta jest energetyczna, zróżnicowana, nie nudzi. Myślę, że naprawdę ciężko będzie znaleźć kogoś, kto będzie zawiedziony jej zawartością. Aby tradycji stało się zadość, na koniec zaprezentuję epeczkę. Tym razem trafiło na wydawnictwo zespołu Empire Down pod tytułem Gallows of Winter. Empire Down pochodzą z Minneapolis, Stanach Zjednoczonych. Płyta została wydana przez francuskie wydawnictwo Primator Crew. Ma bardzo fajną, gustawną okładeczkę z jakimś trupim jeźdźcem. Co prawda okładka mogłaby sugerować, że mamy do czynienia z zespołem poruszającym się w stylistyce jakiegoś black net trash metalu, ale nic z tych rzeczy. Empire Down gra rasowy amerykański oi street punk na hardkorowych resorach. Przyznaję się bez bicia, stylistyka, w której porusza się ten zespół, jest stuprocentowo stylistyką moją. Uwielbiam takie zespoły, uwielbiam ten styl, uwielbiam to, jak Amerykanie podchodzą do muzyki oi street punk, jak nadają jej hardkorowego poweru i tego czegoś, dzięki czemu słucham amerykańskich zespołów z wielką przyjemnością. Na omawianym singielku znajdziemy 4 nowe utwory. Rozpoczynają się właściwie bez żadnego wstępu. Od razu dostajemy twardą lutę na twarz. Potężne brzmienie, mocny beat, chórki. To wszystko oczywiście określone odpowiednimi melodiami. Tworzy to właśnie konglomerat takiego stuprocentowego amerykańskiego oi street punk. I'm
Empire Down są zespołem, który stylistycznie wpisuje się w estetykę wyznaczoną kilka lat temu przez Battle Ruins, czyli jest dosyć ciężko, jest trochę mrocznie, tekstowo jest dużo przemocy, trochę przerysowanej, są bitwy, hordy niszczące świat. Myślę, że spokojnie można by uknąć określenie na tą muzykę Battle Oi. Empire Down nie są starym zespołem, Gallows of Winter jest to ich druga epka dopiero, poza tym mają jeszcze na koncie jedną split epkę, zatem jest to zespół, który właściwie dopiero rozpoczyna swoją drogę. Oba single, obie epeczki są naprawdę super, bardzo dobrze mi się ich słucha. Polecam zwrócić uwagę na ten zespół, mieć ich na oku. Ja w każdym razie ich obserwuję i trzymam kciuki za to, żeby wkrótce pojawili się w trochę dłuższej formie muzycznej, gdyż chętnie posłuchałbym ich całego longplaya. Tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki za uwagę. Jeżeli Wam się podobało lub się nie podobało, napiszcie o tym w komentarzu. Jak zawsze lajki, dyslajki, subskrypcje mile widziane. Do następnego.